Simonu, jesteśmy sobie w Robocrafcie. Ogólnie po moim poprzednim odcinku pewnie wszedł jakiś update, który po pierwsze zmienił to, że garaż możemy maksymalnie ulepszać na 10 tysięcy CPU. Po drugie, tutaj widać już ile robot ma CP wcześniej, jak nagrywałem poprzedni odcinek, tego nie było. I chciałbym przypomnieć wam, że możecie zostawić łapkę w górę i możecie mi wysyłać swoje roboty, tylko żeby nie miały żadnych kosmetiksów na sobie najlepiej. Ogólnie to jest robot nadesłany od Grizzly, chyba tak pamiętam twój nick z YouTube'a, czyli od jednego z widzów. I sobie dzisiaj nim zagramy. Ja tutaj go sobie lekko przerobiłem obok, ale tym razie nie będziemy grali, bo po prostu byłem ciekaw, jak będzie wyglądać robot z tymi sprint legami i jak one działają. Ale zagramy sobie twoim robotem, tamtym zagramy w następnym odcinku, bo w sumie ciekawiej to działa, że jak się tamtymi wyskakuje, to one tak lecą strasznie do przodu. Nie wiem, jak jest z tymi, bo w sumie nie grałem po patchu. No i widzimy się na arenie. Dobra, jesteśmy sobie na arenie. Zapomniałem, że mam zmienione obracanie się po prostu na tym, gdzie jest kamera. Zapomniałem tego wyłączyć, więc sorka, jak mi będzie jakoś słabo szło albo nie będę ogarniał sterowania, bo jestem przyzwyczajony raczej do grania, że po prostu tak jak klikam, w którą stronę, w tą stronę się obraca, a nie w którą stronę się patrzę. Ale dobra, spróbujemy sobie tak zagrać jeden meczek. Najgorsze jest to jeszcze, że trafił się jako pierwszy meczek właśnie na tym sterowaniu Battle Arena, czyli jednak troszeczkę dłużej to będzie trwało. Już ogarniam w miarę, że ten robot ma dwa te tarcze i ładowanie się energii, więc mam nadzieję, że to będziemy jakoś spoko wykorzystywać. Tutaj leci jakiś ziomuś. Aha, dobra, postawiłem sobie tarcze tako. Możemy sobie w nich postrzelać i troszeczkę ich postraszyć przynajmniej. Dobra, ucieczka, bo się tutaj kończy. I tak, te nogi mechaniczne, tanki nie działają tak dobrze jak te zwykłe. Chodzi mi bardziej o to, że po prostu jak na tamtych się podskakuje, to serio podskakuje. Ej, fuck, teraz mam lipę, bo wlatuje we mnie dwóch przeciwników. Nie miałem co zrobić, bo zostałem sam na trzech. Oni to są pewnie jakimś freemade'em, ja na początku nie ogarnąłem, czy są jakieś freemade'y w grze. Ale z tego co widzę, to nieźle nam wylecieli. W sumie niszczą nam trzeci punkt, ale dobrze, że nasza Tesla w sumie fajnie wygląda, przejmuje ten. Nie wiem, czy on ogarnia to sterowanie, bo on co chwilę z niego wylatuje, z tego punktu. Straciliśmy właśnie 3 punkty i oni pewnie teraz będą lecieli na naszą bazę, więc mamy troszeczkę lipę. Tam dwóch naszych ziomków się ledwo trzyma, możemy iść spróbować im pomóc coś, ale raczej to się nie skończy dobrze. Tego ziomka sobie postrzelamy, żeby się nie naprawiał i nie wiem na razie, co powinniśmy robić, bo jak tam polecę, to na pewno mnie zabiją, bo ich jest po prostu tam trzech. Mogę sobie w tego gościa postrzelać w sumie, ale żadnego efektu to raczej nie da. Okej, dobra, przejęliśmy sobie punkt, to mogę się wrócić i uleczyć się o to, co mi zadali. I po prostu lecieć sobie z powrotem w tamtą stronę. Ten ziomuś już jest trochę obity. Jest tutaj też jakiś ziomuś od nas z teamu, więc spoko, możemy się z nimi pobić. Fak, dostaniemy stuna. Fak, dostaliśmy stuna. Naprawdę nogi nie działają i wtedy możemy się wywalić, jak dostajemy tego stuna, ale to jest słabo wymyślone. Dobra, teraz mamy lipę troszeczkę. Okej, dobra, postawiłem sobie tarczę i w sumie nawet git nie mogę w niego strzelać, bo tylko tym drugim działkiem. Czemu tylko to działa? Dobra, raczej nie mogłem sobie zmienić wtedy, bo to w zależności od tego, w którą stronę się patrzy. Nie wiedziałem o tym, że jeżeli dostaniemy stronę, to nasze nogi nie działają i w ogóle od razu lądujemy na pysk, a nie po prostu na nogi. To jest strasznie dziwne. W sensie, że powinno być chyba tak normalnie, że nie możemy strzelać, ale normalnie lądujemy. Chociaż dobra, bo to jest niby takie coś, że nie możemy się też ruszać i w ogóle, to rozumiem to. Ale jednak zdziwiło mnie to, że tak jest. Lecimy sobie tutaj do tego ziomka, zrobimy mu plecy i on nie będzie miał raczej jak uciec. Nie wygląda na jakiegoś twardego robota, więc na spokojnie go szybko zniszczymy. Nie wiem, dlaczego nie mogę wziąć energii, bo poprzednio jak grałem przed chwilą sobie na tym arenie testowej, to mogłem brać energię. Okej, dobra, teraz mogę. Aha, dobra, pewnie miałem po prostu zniszczone czy coś. Dziwne w sumie. Nie ogarniam tego. Lecimy sobie tutaj bronić tego punktu. Ale już widzę, że jednak może być ciężko, bo tutaj jest dwóch przeciwników, z którymi będziemy musieli walczyć. I to jest jedyny punkt, który mamy w ogóle. Ale spoko, dobra. Poleciała za nimi nasza Tesla, która ma już połowę zdrowia. Raczej to, że poprawili tam na Tesli troszeczkę więcej AP i dodali, za dużo nie dodaje w walce. Nie trafiłem tego ziomka i zaraz się pewnie zacznie leczyć. Ale dobra, on chce się bić, więc spoko. Możemy się z nim strzelać. Możemy tutaj sobie energię odnowić i ten ziomuś poleciał za górkę? Nie. On, możemy się z nim bić, bo on wygląda na takiego walecznego wojownika. Nie wiem, czy on ucieka przed nami przez tą górkę, czy też chce się z nami strzelać. Raczej też chce się z nami strzelać. On ma trzy działka, więc może być troszeczkę ciężej z nim
walczyć. Chyba pomaga mu w ogóle jakiś ziomuś z drużyny, tak, strzela mi od pleców. Więc mam lipę, raczej nie dało się tego ugrać, bo nasz ziomuś zamiast walczyć, to bił tutaj core. W sumie to dobrze, bo może go zbije i wtedy dostaniemy, wyrównamy te procenta, troszeczkę przegrywamy bardzo. 15 sekund i w sumie została końcówka, może mu się uda, tam nikogo od nas nie ma. Aha, dobra, poleciała Tesla, jeżeli ta Tesla wleci w to, to wygraliśmy. A jeżeli nie, to raczej już tam nikt się nie dostanie. Dobra, mamy 54%, 55% i mamy jeszcze więcej punktów, więc w sumie spoko. Tam nasz ziomuś walczy o punkt, my będziemy walczyli o ten teraz, żeby nam go nie przyjęli. Po prostu ustawimy się tutaj, walnę tarczę i mogę się z nim strzelać, z tym gościem. Dobra, on chyba został tutaj sam. Okej, dobra, mam nadzieję, że ktoś zaraz z mojego teamu mi pomoże, bo ich tutaj jest dwóch. Okej, zniszczyliśmy mu w sumie wszystkie nogi, więc on teraz już jest taki troszeczkę bezbronny. Okej, dobra, teraz ten drugi zaczął do nas strzelać. Fajnie by było uciekać jakoś przed nim, ale zablokowaliśmy się o typa od nas. On wziął sobie snajperkę, dobra, zdążymy uciec. Strzela do nas jakaś rakieta, ale... rakietnica, bo... czy jak to się nazywa. Ale... no, to jest jakiś robot taki, co jeździ po ziemi, a nie latający, więc spoko, schowaliśmy się chyba przed nim. Lecimy sobie z powrotem na punkt. Oni nam chyba middle pointa przejmują. Tam widzę, że się biją. Dwóch na dwóch, ale nasz już umarł i została tylko nasza Tesla, w którą strzelają w sumie wszyscy. Okej, dobra, teraz tam jest straszna lipa z tego co widzę, bo oni wszyscy tam poszli i nic nie da to, że ja sobie tam postrzelam przez chwilę. Dobra, lecimy sobie w tą stronę, chyba od tej strony będziemy chcieli ich zajechać, tutaj nasz ziomuś jest, ale spoko. Tutaj gdzieś się będzie leczył ich ziomuś. Aha, dobra, teraz mamy taką troszeczkę lipę. Ale spoko, spoko. Dobra, zdążymy się wycofać i w ogóle nie jesteśmy niczym zagrożeni, raczej nas nie zniszczą. Jak i tak jesteśmy daleko od nich i w ogóle możemy sobie po prostu w nich postrzelać i troszeczkę ich postraszyć. Oni też sobie dają tarczę, ja mam jeszcze na cooldowny, więc troszeczkę lipa. Ale okej. Wow, ale dostał damage'u, dobrze, że ten nasz ziomuś. W ogóle teraz pierwszy raz czuję, że ta gra jest taka troszeczkę skillowa i w ogóle dobrze, że dodali te zmiany, bo w porównaniu do tego na początku było takie fun to play w ogóle. Może gra dla zabawy. Fun to play. Włączyłem free to play z zabawą, ale to się chyba tak nie mówi. Okej, to się buguje strasznie, bo widzę, że tutaj tekstury, ale mniejsza, dobra, nie hejtuję. Lecimy sobie w tą stronę. Ciekawe, czy to zaraz zniknie, czy to zostanie. Okej, dobra, to znikło. To wiadomo, gra nie jest jakoś wysokobudżetowa, czy coś. I dlatego są lagi. Musimy chyba iść tam w drugą stronę, tam nasz ziomuś leci. My musimy ich tylko tutaj zająć, żeby oni nie polecieli na tamten punkt i nie zaczęli go bronić. To jest całe nasze zadanie. Powinno nam się w sumie udać, ale dobra, tam już jeden poleciał, więc mamy troszeczkę lipę. Weźmiemy sobie energię i polecimy od tej strony wylecieć na nich, żeby... nawet jak nas zabiją, to po prostu, żeby czas stracili. Okej, dobra, zabili mnie, nawet nie wiem jakim cudem tak szybko. Dostałem chyba gdzieś w środek czy coś. Ten robot strasznie fajny jest, podoba mi się nim granie, tym bardziej, że pierwszy raz gram robotem, który ma więcej niż jeden moduł. I tak, dokładnie. Tutaj mamy nasz śmigłowiec, który dostał dwa strzały i już jest niegrywalny. W sensie, że... ej, dobra, jednak się trzymał. Myślałem, że nie utrzyma tej równowagi, ale tylko z jednym spada, a z dwoma jeszcze tam przez chwilę się kręcił, ale później było okej. Dobra, biją nam kolejny punkt, zaraz nie będziemy mieli żadnego i wtedy dopiero będzie lipa. Dobra, postraszymy tego gościa. Słabe jest to, że w sumie tylko nogi są teraz w jakiś sposób skillowe, a wszystkie inne rzeczy jakie są, typu na przykład hovery czy coś, to są strasznie takie gówniane. Jeszcze skillowe są te, jak to się nazywało, Boże, gravity bloki czy coś takiego, które dodają nam grawitację. Muszę mu strzelać w działka, żeby on przestał we mnie strzelać i teraz, dobra, spoko. Zniszczyliśmy go łatwo, mamy ten jeden punkt, który mieliśmy cały czas, nasza drużyna przejmuje farpointa, ale z nimi tak będzie ciężko, bo on jest centralnie przy ich bazie. Dobra, możemy sobie w sumie tam lecieć, jeżeli cała drużyna tam poleci i oni nie będą chcieli przejąć tego punktu, właśnie, czyli oni już tutaj przyszli. Jest 95 do 90, ale spoko, dobra, tutaj zniszczyliśmy to, jest ostatni ziomuś, raczej przegramy to, ale i tak mi się podobała ta gra, bo... strasznie się fajnie ogólnie gra tym robotem. Podoba mi się, jeżeli tam widziałem, że masz więcej tych robotów, to ja jeszcze sobie popatrzę, jakie tam są. Myślę, że z plazmą był jeden, ale prawie wszystkie miały nogi, a teraz nogi są najbardziej grywalne, więc pewnie sobie jakieś tam pobiorę, tylko że nie mam miejsca w garażu, to będę musiał sobie coś pousuwać. Przegraliśmy 93 do 100%, nie jest źle.
Dobra, znowu jesteśmy sobie na arenie. Mam wrażenie, że znowu trafiliśmy na potrójny primate. Szkoda, że nie widać tego, bo jeszcze jak się gra ładuje, to widać te słuchawki, kto jest z kim w primate, ale teraz już nie. Powinni to troszeczkę zmienić, żeby gdzieś pisało, gdziekolwiek. Na przykład na tabie, jak się klika, kto z kim jest w primate, bo to jest dosyć istotne, jak się później gra i na przykład biegają we trzech. Nie zmieniłem sobie tego ustawienia, bo nawet w sumie dobrze mi się tak gra. Te roboty na nogach strasznie się ciężko nimi skręca, jeżeli się gra strzałkami. Ja się w ogóle przyzwyczaiłem do tego i zapomniałem o tym, więc spoko. Ale nie będę grał cały czas z tym, to zależnie po prostu od robotów. Dobra, powinniśmy sobie chyba lecieć na middle pointa, a tym raczej nie będą się interesować. Po prostu sobie staniemy na mostku, tak jak nasz snajper, i będziemy tam z nimi walczyć. Zaraz chyba sobie tam do nich poza tym zeskoczę, żeby nie było, że tutaj się tylko chowam. Okej, dobra, on uciekł, więc tak średnio zostawił nam jakikolwiek wybór. Poleciliśmy na dół. Tutaj się coś zbugowało i widzę nick jakiegoś gościa, ale go tutaj nie ma. Lećmy sobie na ten punkt, spróbujmy go przejąć. Wydaje mi się, że raczej nie będą o niego tak jakoś super walczyli. Okej, dobra, dostałem strzała z snajperki. Nie mam pojęcia skąd w ogóle, chyba tam z góry, z mostu. Tarcza mi się już skończyła, więc może być zaraz lipa. Ale spoko, będziemy sobie tutaj pilnować, przejmiemy sobie ten punkt i zaraz się wycofamy tam bardziej do tyłu, bo tam będzie mi się łatwiej bronić, nie będą mogli do mnie strzelać z każdej strony. Dobra, lecimy sobie teraz z tego gościa nas straszyć. O fuck, teraz to możemy mieć lipa w sumie. Tak, właśnie, wleciała w nas jakaś Tesla, no i w sumie jak Tesla już doleci i zacznie bić, to jest lipa. Ale ten robot jest śmieszny w ogóle, wystarczy, że strzeli się w niego dwa razy dobrze i ma deada, a chociaż nawet raz. Chodzi mi o SMG oczywiście, bo z plazmy to nie wiem. Tutaj mam naszego gościa, w sumie ma nawet spoko robota. Tylko, że to działko powinno być bardziej w dół niż w górę, ale dobra, działa to. Czemu oni tak szybko przejęli ten punkt, ja tam tyle siedziałem, a oni już go przejęli, no bez sensu. Dobra, nasz punkt jest dalej tutaj nieruszony. Widzę, że nasza drużyna to prawie cała jest w powietrzu plus snajper. Musimy uważać następnym razem, żeby nie wleciał w nas ten dział z shotgunami. Po prostu wystarczy patrzeć dokładnie. Ja myślałem, że to jest jakiś lag czy coś, bo widziałem go, że coś tutaj jest nie tak z czym? Z teksturami. Okej, dobra, możemy postraszyć tutaj. Oponentów w ogóle nie mogę w niego trafić, ale to jest szczegół. Okej, dobra. On tutaj już ma prawie deada. Tylko wystarczy raz w niego trafić. Okej, dobra, zniszczyliśmy go, postawię sobie tarczy i możemy się strzelać w tym z tym gościem, co jest tam na... Znowu ta Tesla. Boże, w ogóle to jest helikopter. Pewnie łatwo jej się nim o wiele steruje niż po prostu taką Teslą zwykłą z silnikami. I strasznie szybki, i strasznie zwrotny. Ja nie wiem, jak to w ogóle działa. Lol. W sumie dosyć spoko pewnie jest jakoś zrobiona. Jakoś taktycznie czy coś. Nie, mogę jej później na sklepie poszukać, bo na pewno gdzieś jest. Albo po prostu samemu spróbować zrobić coś takiego. Dobra, następnym razem jak nas zaatakuje, to po prostu podskoczymy i tyle. Teraz po prostu nie byłem przygotowany na to, że wbije się nagle w nas Tesla. Dobra, walczymy sobie dalej. O fuck. Znowu mamy lipę, bo wbił się na shotgun. Czemu oni mają w ogóle połowę teamów w primadzie, którzy mają niewidki? Nie da się na to grać. Cały czas się we mnie ktoś wbija z niewidką. Fak, odwróciłem się, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Okej, dobra, moja drużyna zaczęła chyba tam walczyć. W sumie to nie mam pojęcia. Ale dobra, ja chcę uczekać 2 sekundy, żeby zacząć się naprawiać. Dobra, zacząłem się naprawiać. Tylko, że gdzieś tu może być jakiś ziomuś z niewidką, bo przed chwilą widziałem cię, nie wiem, czy to ja się po prostu zbugowałem, czy coś. Dobra, mamy 7% straty. Lecimy sobie pomóc tutaj naszej drużynie, dobijemy tego ziomka, raczej nie. Dobra, nie zdążyliśmy go po prostu dobić. Lecimy sobie tutaj dalej. Postrzelajmy się z nimi. Walnijmy tarczę. Aha, dobra, troszeczkę słabo tą tarczę chyba użyłem, ale... Dobra, już trudno. To jest na pewno jeden ziomuś z primade'u, bo pamiętam, że... Jeden miał dużo tych... Wszystkich działek i on był właśnie w primade'ie. Okej, dobra, tam jakiś ziomuś nas straszy. On ma tylko jedno działko i to jest... Zaraz mu się ta energia skończy, będzie miał lipa. Dobra, jednak 2 działka ma, fuck. Dobra, ominęliśmy Teslę.
No to nieźle ją minęliśmy, bo ona jest taka szybka i w ogóle tego się nie da grać na to. Coś powinni z nią zrobić. Strasznie śmiesznie się ona obraca, nie wiem dlaczego tak szybko w ogóle. Ale jest za zwrotna w porównaniu do innych robotów, to jest aż dziwne w sumie. Jakby nie było tu anti-cheata, to bym stwierdził, że ma jakieś cheaty czy coś, ale raczej to jest normalny robot. Tylko po prostu ma dużo silników i ma dużego boosta do poruszania się, do tego ma śmigła, które dają mu dosyć łatwe obracanie się i w ogóle. Dobra, tam postraszymy gościa. Tego naszego gościa zaraz uratujemy może. Może, nie wiem. To zależy, co on zacznie robić. Dobra, uratowaliśmy go. Jeżeli on dobrze ucieknie. Dobra, zaczął się leczyć, czyli raczej go uratowaliśmy póki co. Później może być gorzej. W tego sobie raz trafiliśmy i w sumie tyle póki co wystarczy. Nie mam pojęcia, co to strzela, bo dodali jakieś skórki. Nie mam pojęcia, co to za broń po prostu. Tutaj dodali sobie tarczę. Skaczymy na tego gościa i idziemy z nim się strzelać. Wystarczy, że dobrze go trafimy raz. Czemu nie jest pode mną? Nie, zostaliśmy zniszczeni, a był na jakieś 2 hity, 3 przez plazmę, która zaczęła w nas strzelać. Najgorzej. Nie chciałem lecieć, po prostu podskakiwać w górę, wtedy by ta plazma w nas nie trafiła, ale mogliby we mnie strzelać po prostu wszyscy i by i tak była lipa. Co to za ziomuś jest? No i tak jak właśnie mówiłem, że te roboty są strasznie szybkie na tych Sprinter Legach, czy jak one się tam nazywają. Tutaj jest ta Tesla, ona zaraz ucieknie. Oh fuck, wleciałem w niego, tam jest jakiś kolejny ziomuś. Mamy straszną lipę, oni ogarniają, grają w primacie i w ogóle zaraz ta Tesla jakaś w nas spadnie pewnie. Więc fajnie by było podskoczyć, żeby zrobić unik. Okej, dobra, ta Tesla jest tutaj, goni naszego gościa. Może ją zniszczę, strzelając ją w nią, ale raczej wątpię w to, bo ona jest strasznie szybka. Dobra, zniszczyłem ją, nice. W ogóle to też możemy sobie zniszczyć raczej. Okej, jednak nie zniszczymy sobie tego, bo już nam plecy zrobili. I padłem w sumie na 2 salwy, w ogóle... Cały czas mówię w ogóle, ale poza tym, to spoko sobie wziąć do robotu... Do robotu. Mniejsza. Legendarne plazmy i po prostu dodać do tego właśnie to, co nam regenerację daje mniejszą, w sensie, że mniej energii nam zużywa i odnawia nam energię, jeżeli klikniemy w to, ten moduł na energię, bo w sumie wtedy możemy 2 salwy wywalić, nie wiem ile ta energia oddaje, w sumie połowę ponad, więc to jest w miarę spoko, leci na nas ta Tesla. Dobra, teraz ją wyczaiłem i jeżeli ogarniecie, że ta Tesla na was leci, to jest w sumie łatwo. Ale jeżeli nie ogarniecie, to wtedy macie lipę straszną. Okej, dobra, tego ziomka wywalone. Tutaj gdzieś był jakiś typek na low HP. Dobra, jednak nie wywalone, ten ziom chce się z nami bić. Fakt, tarcza, za późno. I mamy lipę, bo kolejny tutaj przyleciał. Oni cały czas siedzą w grupie, bo są premade'em i nie wiem, zgadali się. Jest lipa straszna. Bo nie da się niczego im zrobić. Jeżeli się podjeżdża do nich, to nagle wywalają obydwa i... z plazmy. Jest lipa. 85 do 57%. Znowu przegraliśmy. Teraz ta gra nie była aż tak skillowa jak ta poprzednia, bo po prostu mają ten primate, na której nie da się grać. Zaraz nam pewnie bazę też zniszczą. No tak jak mówiłem. O, to my biegniemy. XD. To by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i cześć.